Tutaj jesteście Państwo dzisiaj cały czas w centrum Polski, w Warszawie, katolickiej Polsce, gdzie tramwaj jeździ. Także proszę Państwa, nic się nie zmienia tutaj w Warszawie. Dzisiaj proszę Państwa, te trzy biedne miejsca, ta biedna trójca, że centralne lotnisko będzie Chopina, zachodnie. No to są takie budy, trzy, które w porównaniu na przykład do czwartej budowli, którą jest Pałac Kultury Stalina i Lenina, to się nie umywają. No to wiecie Państwo, tutaj straszne żebranie na centralnym. Także ci żebracy, gdy tylko wejdą tam na dole gdzieś choćby, usiądą lewym półdubkiem czy prawym półdubkiem, no to zaraz przez Zubrzyckich są wypraszani, proszę bardzo. Stoją tam na rogach centralnego, żebrzą. Proszę Państwa, i cały czas ten jeden temat, zbieranie tych pieniędzy, żebranie. Nawet dzisiaj Janek Witek, jak przyjechał z tych cmentarzy, to powiedział, że i Komorowska na tym wojskowym też tam żebrze. No dobrze. Proszę Państwa, ja właściwie po drugie to lotnisko Okęcie Chopina to też strasznie żebrze. No i nawet dzisiaj też i tym żołnierzom, polskiemu żołnierzowi jest tak strasznie wesoło, no bo tam biznesy mają dużo i z tych napiwków, z tych kuferków, z tych trumienek, tam ci taksiarze nawet, proszę Państwa, kupują sobie codziennie drogą herbatę po 10 zł, no bo jak są takimi taksiarzami, że dużo sobie życzą płacić różnym gościom z całego świata przecież, no to mają dużo pieniędzy, także takie żebraczestwo na ciut wyższym poziomie. No dobrze, ale jak już tam po trzecie znowu jesteśmy na zachodnim, na Ochocie, gdzie ten tunel pokazujemy dzisiaj Państwu przy 1 listopada 2014 roku, gdzie ten tunel jest, w którym 200 tysięcy ponoć Polaków Niemcy zagazowali. Także widzicie Państwo, to też tam żebranina się strasznie odbywa wielka, ale na szóstym piętrze, po czwarte w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bo tak dzisiaj telewizję pokazujemy w telewizji TVN24, że tam w Pałacu Kultury Stalina i Lenina jest najlepiej, po czwarte.